No, rozegraliśmy sparing ze Świtem, drugim Nowy Dwór, Mazur Radzymin. Nie mieliśmy wszystkich zawodników do dyspozycji, ponieważ to środa i zawodnicy tam pracują. W sumie jestem zadowolony, pograli chłopcy na dobrym boisku i parę akcji było w naszym wykonaniu niezły. No i Świt też, przecież młodzi chłopcy dobrze się prezentowali, także wszystko w porządku. A jak widzicie siebie w nowym sezonie w lidze okręgowej? No, będziemy mieli ciężko, bo gramy tym samym składem praktycznie bez żadnych wzmocnień. To są chłopcy z samego Radzymina. Typowi amatorzy, pracują i trenują i grają. Czyli będzie brak wzmocnień, tak? Czy o kimś myślicie? Nie mamy żadnych możliwości. No, dochodzą tylko chłopcy młodzi, którzy tam ukończyli ten rocznik juniora i tam może z dwóch chłopców będzie, co będzie nam pomagało. No. Czyli plan to utrzymanie, tak? No oczywiście. Czy coś może więcej? No nie, no i nie mamy warunków na razie, to by trzeba było mieć tam pieniądze większe jakieś, na razie nas nie stać na to. No ale w dzisiejszym meczu, w pierwszej połowie była taka gra w sumie wyrównana, dużo błędów zarówno po jednej i drugiej stronie, a w drugiej połowie straciliście fakt w pierwszej tam części bramki kolejne, ale odrobiliście je. Czy coś wpłynęło, jakieś zmiany, ktoś nowy wszedł? Nie było zawodników, którzy teoretycznie by byli lepsi i siedzieli na ławce. Po prostu takie zmiany, tak wyszło. No. Dobrze. Może jakoś w drugiej połowie może lepiej zagrali, bo to już nie było sensu, mecz się przegrywa, prawda, i gra się do przodu, tam nie ma co się już, staram się tłumaczyć zawodnikom, że to jest sparing, że nie ma się czym przejmować, jak zagranie nie wyjdzie, to trzeba, po to jest ten sparing, żeby w meczu zagrania wychodziły, tak, nie można się bać i nie wychodzić po piłkę, prawda, bo się gra tam ze Świtem drugi, no i może ktoś z pierwszej drużyny będą grali, bo tak zawodnicy odbierają. A jakie są wasze najbliższe plany teraz sparingowe? To znaczy w sobotę nie gramy, a później gramy środa, sobota, tydzień przed ligą. A to jacyś poważni przeciwnicy? Znaczy będziemy grali na poziomie ligi okręgowej, czy coś wyżej? Tak, gramy z ligą okręgową 3 mecze i gramy ostatni z czwartą ligą z Markami przed ligą.